Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej aktualizacji mojego 1000-litrowego akwarium, które to aktualizacje mniej więcej staram się robić co miesiąc czasu. No i właśnie miesiąc upłynął od ostatniej aktualizacji, a w tym czasie zakupiłem dwa gatunki ryb i obiecywałem, że o nich opowiem, jak się zaaklimatyzowały, jak się mają w zbiorniku. No i dzisiaj o tym właśnie będzie. W międzyczasie też podniosłem dosyć wysoko oświetlenie, powiem dlaczego to zrobiłem. Wymieniłem butle dwutlenku węgla, uzupełniłem nawozy. No, także dzisiaj będzie trochę ogólnych informacji, na które Was serdecznie zapraszam. A więc od czego by tu zacząć? Jak tylko podejdę pod akwarium, to moje wszystkie ryby zaraz spływają się, bo oczywiście myślę, że będzie jedzenie. Ale może spróbujmy zacząć od tych ziemiojadów. No muszę powiedzieć, że ziemiojady w tym moim zbiorniku ładnie się zaaklimatyzowały. Widać, że odpowiada im to akwarium. Już zadomowiły się, niemalże w każdym kącie były, ale najbardziej lubią przebywać wśród tych kryptokoryn. Jak je wpuściłem, od razu tutaj popłynęły do tych kryptokoryn i tak muszę Wam powiedzieć, że wokół nich kręci się ich życie, mimo tego, że akwarium jest dosyć duże, bo to jest 1000 litrów i przestrzeni mają na dnie sporo, bo te ryby praktycznie rzecz biorąc przy samym dnie tylko funkcjonują. No ale są na tyle odważne, że podczas karmienia podpływają praktycznie do powierzchni wody i pobierają pokarm z każdego miejsca akwarium. No muszę powiedzieć, że po paru dniach dosłownie od wpuszczenia zaczęły już nabierać żywszego koloru. Nie powiem, że urosły, bo oczywiście nie widzę tego póki co, żeby one urosły, ale do najmniejszych takich jakichś pirtków nie należą. Zaczyna już im się pojawiać kolor, ale do tego pełnego wybarwienia to jeszcze sporo czasu musi upłynąć. Jest to mała ryba. Jak na razie nie robi mi tutaj żadnych rewolucji, w żaden sposób agresywnie się nie zachowuje w stosunku do innych ryb w tym akwarium. Żyją sobie własnym życiem według, no, wśród swojego otoczenia. I muszę przyznać, że jest to dosyć ciekawa ryba. Ja jeszcze wcześniej tych ziemiojadów nie miałem, nigdy nie miałem tego typu ryby w swoim akwarium. No i jest to dla mnie jakieś takie ciekawe są to obserwacje tej ryby, bo zupełnie inaczej się nie zachowuje niż dotychczas byłem nauczony, że ryba się zachowuje tak, a nie inaczej. Sposób pływania, żerowania, no wszystko jest inne od tego, od ryb, które miałem zazwyczaj w swoich akwariach. No i zobaczymy, czy spełnią się te wszystkie Wasze wróżby, że ona mi tutaj zrobi solidną rewolucję w akwarium, przekopie mi dno i tak dalej. Moje dno w zbiorniku to sam niemalże piasek, miejscami gdzieś tam rzuciłem troszeczkę żwirku, ale generalnie jest to sam piasek. Nawet już usunąłem z podłoża kulki gliniano-torfowe, bo czasami przy oczyszczaniu takim zgrubnym dna gdzieś tam natrafiłem na te kulki i mocno mi brudziły wtedy wodę, dlatego już je usunąłem i nie mam tych kulek, więc jest tak naprawdę tylko i wyłącznie czysty piasek. W międzyczasie, zanim przejdę do kolejnych ryb, to muszę Wam powiedzieć, że często wyskakują mi kosiarki. No i ostatnio ta oto kosiara, jak widać, jest troszeczkę poturbowana, bo wyskoczyła ze zbiornika gdzieś tam w nocy. Moja żona usłyszała i wezwała mnie, żebym ją wrzucił do akwarium i znaleźliśmy ją gdzieś mniej więcej 2,5 metra od zbiornika. Już taką troszkę suchą, no ale jak widać żyje, dochodzi do siebie. Skalarki jak skalarki, swoje życie mają, troszeczkę się przepychają,
ale o skalarach to już mówiłem Wam wiele razy, dlatego przejdźmy może na drugą stronę, bo tam właśnie po drugiej stronie akwarium, również w gąszczu roślin, zadomowiły się pielęgniczki Ramireza. No i teraz razem będziemy szukać tych pielęgniczek. O, jest, widzę już jedną. O, tutaj sobie płynie jedna z mniejszych pielęgniczek, które mam. O, tu jest kolejna. Większość tych pielęgniczek to jest, no jak to się mówi, z długopłetwą, weloniaste odmiany. No nie takie chciałem, ale nie marudziłem w sklepie, po prostu poprosiłem sprzedawcę, żeby wyłowił po kolei, co leci. One wszystkie są ładne, ale liczyłem troszkę na to, że będę miał z przewagą ze zwykłą płetwą. Ale muszę powiedzieć, że no nie miałem też już za często, nie miewałem ryb z długą płetwą, więc cieszę się. I one też już pomału nabierają koloru. No i muszę powiedzieć, że jak na tą chwilę, to trzymają się całkiem nieźle w tym akwarium. Jest to krótki okres, odkąd je mam. No i to ciekawy komentarz napisał mi Swebo. Odnośnie tego, że te pielęgniczki no nie chcą się utrzymać w dużym akwarium. Ja muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z czymś takim. No i nie będę tutaj mówił, że nie jest tak, no bo nie wiem, jest to dla mnie cenna informacja, którą sprawdzimy przy okazji, jak to będzie u mnie. Będę mógł zawsze zwalić na to, jakby coś pójdzie nie tak, że one się po prostu nie trzymają w dużym akwarium. Ale mam taką skrytą nadzieję, że jednak one troszeczkę tutaj pożyją, bo tak jak wspomniałem na filmie, gdy je wpuszczałem, no nie udawało mi się ich za bardzo utrzymać w moich zbiornikach, a faktycznie moje wszystkie zbiorniki to były dosyć duże. Ale one są fajne, te pielęgniczki. Mają tutaj tak samo swój rewir w tych kryptokorynach i wokół tych kryptokoryn kręci się ich życie i ich praktycznie nie widać, jeśli się tak spojrzy no z dalsza na akwarium, to nie sposób ich dostrzec. Potem po bliższym przyjrzeniu się z akwarium gdzieś tam one sobie wypływają, a to powiedzmy z tych anubiasów gdzieś wokół tego korzenia, albo najczęściej właśnie w gąszczu tych kryptokoryn sobie żyją. Ile ich jest, ciężko mi powiedzieć, bo w grupie nie pływają, raczej są rozproszone, a to sobie pływają tutaj, a to gdzieś za chwilę widzę zupełnie w innym miejscu jakąś jedną, no i ciężko powiedzieć, która jest która i ile ich teraz zostało. Kupiłem ich 7, no i zobaczymy z czasem, jak to będzie. Wczoraj zrobiłem taki numer, a mianowicie podmieniałem wodę jak co tydzień i jak co tydzień podmieniałem mniej więcej 300 litrów wody, no a potem, no w zasadzie to nie ja zrobiłem numer, a ten numer zrobiła mi elektrownia i kilka razy został wyłączony prąd. A u mnie jak się prąd wyłączy, no to wiadomo, przy sampie woda schodzi z sampa. No i w moim przypadku ona odpływa do kanalizacji. I mniej więcej 100 litrów za każdym razem jak wyłączali prąd, to odpływało do kanalizacji i potem się napełniała świeża woda, napełniało się akwarium świeżą wodą. No i tak przy okazji wyłączyli jeszcze ze 4 razy ten prąd. W sumie podmieniłem, no myślę, że około 600 litrów, no tak mniej więcej. No to sporo podmieniłem. No i dzisiaj widzę, że ryby troszkę jakby, no nie bardzo są, nie wszystkim to na dobre wyszło,
Między innymi tam jest po drugiej stronie akwarium, może je przejdę na drugą stronę, żeby go... Albo dobra, zostaniemy z tej strony. Po drugiej stronie jest samica mieczyka i ona dzisiaj coś taka spokojna jest. Zawsze pływała żwawo po całym akwarium, a teraz troszeczkę chyba za dużo świeżej wody do głowy uderzyło. Albo druga sprawa, że może gdzieś jest kotna i no i gdzieś chce troszeczkę spokoju. Zobaczymy na dniach, nie, co to z tego wyjdzie, ale już widzę, że niektóre skalary zaczęły się też gdzieś tam ocierać, także na pewno bez echa się to nie obyło, ta zbyt duża podmiana wody naraz. No oczywiście nie wszystkim rybom to przeszkadza, bo tutaj parka moja, ten niebieski z tym silverem, oczywiście już zaczęły coś tam sobie czyścić, miejsce pod złożenie ikry. Także zobaczymy na dniach, jak to się rozkręci, czy nie będzie jakichś strat. No i tutaj właśnie a propos tej ramirezy. Zazwyczaj przy tego typu sytuacjach pierwsze cierpiały w moim akwarium ramirezy i pojawiała się a to ospa, a to jakieś śnięcia. A jak na razie po ramirezach nie widzę żadnego złego zachowania. No i to by było, może troszkę więcej uwagi poświęciłem ramirezom. Mój nowy zakup ostatnio. I jeszcze coś ciekawego może wspomnę, no, ale to też przejdę już właśnie na drugą stronę, bo te ryby widać lepiej z drugiej strony akwarium. Lepiej je widać z drugiej strony, ale ich nie mogę znaleźć. Ale tutaj spłynęły się raz jeszcze ziemiojady i to właśnie pokazuje to, co wspomniałem na początku, że one mają tutaj właśnie swoją miejscóweczkę przy tych kryptokorynach. A chciałbym wam pokazać, ale ich nie mogę namierzyć. One siedzą mniej więcej tam po środku sobie najczęściej. A są to sumiki szkliste, których mi zostało dwie sztuki i chciałbym dokupić tych sumików szklistych. Ale tu muszę poczekać może na lepsze warunki pogodowe. O, tam jeszcze w oddali pielęgniczka ramireza sobie pływa wśród tych anubiasów. Także one mają tutaj fajnie wokół tego korzenia. Zarówno i ramirezy, jak i te ziemiojady. Bo ten korzeń jest dosyć pokaźnych rozmiarów. No ale okej, przejdę teraz do oświetlenia. Może się oddalę troszeczkę, żebyście mogli zobaczyć, jak ono wysoko teraz wisi, ta lampa. No i słuchajcie, jak miałem to troszkę niżej, to nie doświetlało mi tutaj przodu zbiornika. No i muszę wam powiedzieć, że obserwując zbiornik, ryby głównie, jak one tak podpłynęły pod przednią szybę, to niemalże nie miały kolorów. Były szare, bure, takie nijakie. A zwłaszcza te niebieskie skalary, te pinoje, które naprawdę mają fajne kolorki, ale jeżeli staną fajnie, odpowiednio ustawią się do światła. A tutaj jak ryba podpłynęła mi pod przednią szybę, to wszystkie były niemalże czarne. No i teraz jak podniosłem to oświetlenie, no to więcej światła pada na przednią szybę i te ryby lepiej się prezentują. Tego oczywiście tak kamera nie oddaje, ale tak faktycznie jest. Co nie zmienia faktu, że to akwarium no jest z czasem do wymiany, ponieważ teraz wisi bardzo wysoko. No i to też nie jest taki efekt w 100%, jaki mógłbym osiągnąć, gdyby to oświetlenie było na przykład o gdzieś o tutaj w tej linii, a następne byłoby po drugiej stronie takie dwie lampy wąskie, a po prostu dłuższe, nie? Podzielić by trzeba było tą lampę na dwie części i część z jednej strony by była, a część z drugiej i ona by wtedy doświetlała, te lampy doświetlałyby bardziej równomiernie zbiornik i te ryby na pewno prezentowałyby się lepiej, ale to nie wiadomo kiedy nastąpi, bo trzeba troszkę grosza na to nazbierać, a w międzyczasie pewnie wyjdzie
jeszcze szereg innych pomysłów. Tutaj muszę przyznać też, że fajny kącik udało mi się stworzyć. Dzięki temu korzeniowi i temu mikrozorium tutaj ryby bardzo lubią wpływać tam, w tamtą szczelinę. Ten zakamarek między kominem a korzeniem. Często tam przesiadują właśnie czarne skalary, które na tej czarnej ścianie są praktycznie wtedy niewidoczne i one się czują wtedy bezpiecznie, siedzą sobie tam, odpoczywają, przyglądają się, co się dzieje w akwarium. No i miałem też komentarz, przepraszam, jeszcze nie pamiętam od kogo, ale to, bo ten komentarz dzisiaj wpłynął, o tym, że no ładne są te czarne skalarki, ale z tymi czarnymi skalarkami jest taki problem. Na nich często pojawia się taka biała jakby szać. Często miewają problemy z płetwami. Te płetwy częściej się strzępią, a to jest wszystko przyczyną tego, że te czarne skalary to są tak jakby pozbawione łuski, obdarte ze skóry, jakby to tak określić. No i ten pigment czarny, też gen odpowiadający za to, że ta ryba ma ten czarny pigment, powoduje to, że ona nie jest aż tak bardzo odporna na te bakterie. To nie jest moja teoria. Rozmawiałem z hodowcą, którego cenię za to, jakie ma ryby, i on mi to podpowiedział, gdy go pytałem, co z tym zrobić. No to wówczas przyznał mi, że no to jest problem nie tylko mój, ale i nawet najlepszych hodowców, którzy trzymali te czarne skalary, żeby je utrzymać w takiej kondycji jakby wystawowej. No to naprawdę trzeba się napocić, tym bardziej już wtedy pójść pod kątem, tak jak na przykład paleciarze mają paletki w bardziej sterylnych zbiornikach niż mój, a w takim zbiorniku bardziej ogólnym z różnymi rybami, no jest trudno i trzeba się z tym liczyć, że takie problemy będą się pojawiały, ale mówi, że póki co jak ryba sobie z tym radzi, to nie ma się co za bardzo tym przejmować. No i ta ryba sobie radzi z tym, jak widzicie, ładne są. Aczkolwiek ja dostrzegam raz na jakiś czas, że one taką właśnie mają taki problem. W tym momencie akurat on nie jest widoczny, więc jest ok. I pokazując wam, widzicie całkiem fajną rybę z ładnymi płetwami, a niejednokrotnie te płetwy są postrzępione i nie wygląda to tak kolorowo jak dzisiaj. No cóż, skupmy się może teraz ogólnie tak na roślinach i to chyba byłoby na tyle. No jak widać, te rośliny mi się ładnie rozrosły. Ostatnio wspominałem o tym, że nie jestem w stanie przy tych roślinach utrzymać 100% klarowności tej wody, taką jak miewałem już nieraz w tym akwarium. Dlatego też no nie chcę się pozbywać właśnie tego mikrozorium z tamtej strony, z tego, przy tym kominie. Przetrzewię tylko w najbliższym czasie kryptokoryny, które mi się tam na środku bardzo rozrosły, i zobaczę, jak to pomoże. No i dalej będę oczywiście przebudowywał tego sampa. Już sobie dokupiłem parę elementów do tego, aby móc to zrobić. Czyli skupię się bardziej na filtracji, jeszcze bardziej niż w tym momencie, tak żeby tą filtrację jeszcze bardziej jakby podkręcić, żeby była bardziej skuteczna. No bo w dalszym ciągu mam pomysły, żeby tu kolejne ryby wprowadzić do tego akwarium. I jak mam już takie pomysły, to ja to w końcu zrobię, ale żeby to zrobić i mieć pewność, że zrobiłem właśnie wszystko, żeby te ryby, które wprowadzę, przyjęły się jak najlepiej w tym akwarium, no to najpierw skupię się jeszcze bardziej na filtracji. No i tutaj właśnie pokazuję wam, jak fajnie sobie siedzi ten skalarek pod tym mikrozorium, jak często one to wykorzystują, jak chcą sobie odpocząć. No i właśnie powinniśmy tak właśnie tworzyć takie miejsca, zakamarki, miejsca zacienione dla ryb,
które chcą sobie odpocząć, sobie wpływają i czują się tam bezpiecznie. A tutaj jeszcze posadziłem sobie na korzeniu skrzydło kwiata. Jest to moja jedna z bardziej ulubionych roślin. Wiem, że nie wszystkim się to tak bardzo podoba jak mi, ale ja się z niej cieszę i posadziłem ją sobie tutaj, bo w doniczce się nie trzyma mojej żonie i chcę jej pokazać, że ja potrafię zrobić to taki troszeczkę, no troszkę się chcę tutaj pościgać. No i już się cieszę, bo mi wypuściła ta roślina dwa liście i już jest ok. No, przy okazji właśnie zainspirował mnie do tego, aby tego skrzydło kwiata posadzić. Akwarysta niedzielny, u niego pięknie to rośnie. Mi się to zawsze podobało, więc mówię, no to kurczę, najwyższy czas zrobić to u siebie. No i doprowadziłem do tego właśnie między innymi ten korzeń wielki z tymi anubiasami. W pewnym momencie go tutaj przeniosłem, żeby ten skrzydłokwiat mógł tutaj sobie rosnąć, żeby nie przeszkadzała mu ta lampa. A ten korzeń przeniosłem no jakiś czas temu, tam nie pamiętam dokładnie kiedy, ale na pewno za 2 miesiące temu przeniosłem. No jak widać u mnie zmiany postępują, ale powoli. No ale tak to jest, kurczę, jak się ma obowiązki różnego rodzaju, to wszystko przebiega troszkę wolniej, ale najważniejsze, żeby było cały czas do przodu. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za uwagę. Słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.